Każdy naród, który chce życie własne rozwijać, ma obowiązek w swoich zabawach, rozrywkach i widowiskach podnosić i odtwarzać obrazy obyczajowe ze swej przeszłości i zachowywać piękne zwyczaje ojczyste, do których należy u nas Sobótka, jak swego czasu pisał bloger. Sobótka przypada na 21 czerwca, to jest najkrótsza noc w roku, to czas magiczny w dawnych wiekach. W tę noc palono na wzgórzach ogromne ogniska, aby uczcić zenit mocy słońca. Wiele obrzędów odprawianych w tym dniu ma swoje korzenie oczywiście w starożytnej Grecji. Raz w roku, podczas najdłuższego dnia, starożytni Grecy obchodzili święto zwane Hydrosforie, święto noszenia wody. W ten dzień kobiety oczyszczały wodę w źródłach, ozdabiając je wieńcami i wrzucając wieńce do rzeki. Po zachodzie słońca natomiast wszyscy zbierali kości i śmieci, rzucali je na ogromny stos i spalali, śpiewając wesołe piosenki. Niektórzy etnografowie stąd właśnie wywodzą nasze ognie i wianki świętojańskie, bo według mitologii słowiańskiej sobótki na Rusi zwane kupałą to pozostałości po uroczystościach na cześć bogini Soboty. Sobota lekarska niebieska, bogini ziół uzdrawiających. Na cześć jej palono ognie, rzucając w nie pęki ziół aromatycznych. Przez gorący ten stos przepędzano trzody, aby im nie zaszkodziła zaraza. Młodzież obojej płci, opasana bylicą, tworzyła koło, tańcząc, śpiewając wokół stosu, po czym pojedyncze pary, parobczak z dziewczyną, skakali przez ogień. Bogini Sobota miała gontynę, świątynię na górze Sobótce, którą Niemcy przezywali Zoptenberg. Ostatni dzień tygodnia nazywany został na jej cześć. Łukasz Gołębiowski w oparciu o stare świadectwa wywodził, że święto od pogańskiego stada przychodzi i pisał w ten oto sposób. Słowianie w swym tańcu mieli zapewne coś uroczystego i religijnego, kiedy się zbierało Boże stado, kiedy z dziewiczej góry zstępowały młodociane przyszłych mężów oblubienice, z miejsc swoich mołojcy chorze, zamężne niewiasty i żonaci, starce i dzieci, klaszcząc dłoni, wykrzykując łado, łado. Wśród pląsów i śpiewów postępowali ku chorodoszczym, gdzie odbywały się ofiary, obrządki i biesiady wspólne. A z kolei Józef Ignacy Kraszewski opisuje stado mniej romantycznie, bo pisał w ten sposób. Szał czasem opanowywał te gromady i dziksze z nich szły jak stada w las, porywając gwałtownie dziewczęta. Zwano też te szały stadem. Rodzina jednak każda pilnowała swoich i stała na czatach, aby do stada nie dopuścić i od porwania bronić. Noc kupały, albo inaczej kupałnocka, tak nazywano tę noc na Rusi i na wschodnich obszarach Polski oczywiście. Jedni wywodzili nazwę od kupały, starosłowiańskiego bóstwa, a inni po prostu od obrządowego kąpania się w tę noc. Ale od zamierzchłych czasów, kiedy jeszcze nie nazywała się nocą świętojańską, bo Jan Chrzciciel wtedy się nie narodził, była to noc wyjątkowa. Pełna zabaw, śpiewów, śmiechów, ale i oczywiście też rozpasania. Tę najkrótszą noc w roku w dalszym ciągu wiązano z oczyszczeniem się przez wodę i ogień. Główną więc atrakcją Sobótki było rozpalanie ognisk, przy których zbierała się cała ludność wioski czy też miasteczka. Tam właśnie odbywały się rozmaite popisy, śpiewano stare pieśni ludowe, wygłaszano wiersze, zagadki, panował radosny nastrój, rozbrzmiewały dowcipy, żarty i śmiechy. Młodzież demonstrowała swą zręczność, i całą noc grali oczywiście muzykańcy. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa Kościół, doceniając potęgę tradycji w wierzeniach i obrzędach, postanowił włączyć kupałnockę do kościelnego kalendarza, a patronem uczynił świętego Jana Chrzciciela, licząc, że nadanie chrześcijańskiej treści staremu świętu okiełzna pogańskie rozpasanie. Zmiana patrona nie zmieniła jednak istoty święta związanego z wyobrażeniami i praktykami zabobonnymi. Kościół, kiedy nie udało mu się zmienić oczywiście pogańskiego charakteru święta, niechętnie patrzył na ten zwyczaj i starał się całkowicie go wykorzenić. Kapłani zaczęli je zwalczać, wydając odpowiednie zakazy, apelując do uczuć religijnych i urządzając procesje ze świecami. Potępiali obrzędy w kazaniach, nie dawali rozgrzeszenia przy spowiedzi i grozili ogniem piekielnym każdemu, kto dołożył ręki do rozpalania pogańskich ognisk. Najwcześniej ze znanych dotychczas jakiś taki znany dotychczas zakaz urządzenia sobótki utrwalony w dokumentach znajduje się w XIV-wiecznym zbiorze przepisów synodalnych biskupa warmińskiego Henryka III. Biskup ten nie był jedynym wysokim rangu duszpasterzem walczącym z urządzaniem oczywiście sobótek. W 1468 roku opat benedyktyńskiego klasztoru świętokrzyskiego nakłonił króla Kazimierza Jagiellończyka
aby ten wydał zakaz urządzania pogańskich uroczystości na Łysej Górze. No i oczywiście król taki zakaz wydał. W XVIII wieku przez całą niemal Europę przetoczyła się długa wojna z przesądami, sięgająca często dalekiej starożytności, które głęboko wniknęły oczywiście w życie codzienne. Między innymi walczono z wiarą w czarowników, czarownice. Ze świętem Sobótki wiąże się wiele podań, pieśni, przysłów o sabatach czarownic, o ich podróżach na miotłach, kiedy to natarczy się magiczną maścią, ulatują kominem na spotkanie na górze i cały czas powtarzają płot, nie płot, wieś, nie wieś, bieś, nie bieś, nieś. Oczywiście o ucztach czarownic, o zabawach czarownic. Tak więc nie tylko Kościół, ale i w sumie szlachta i magnaci zwalczali Sobótkę jako pogański zwyczaj. Sprzeciwiali się też jej różni pisarze, poeci, m.in. Kalwin, Mikołaj Rej, czy przykładowo Dzień Świętego Jana, Bylicą się opasać, a całą noc koło ognia skakać i toć też niemałe uczynki miłosierne, a tam największe czary, błędy na ten czas się dzieją. Jak to oczywiście pisano. Oczywiście swoją pieśń o Sobótce, pieśń świętojańską o Sobótce również napisał swego czasu Jan Kochanowski. Warto też do tego w sumie sięgnąć. Jak to wygląda Sobótka w innych krajach? No przykładowo w Danii, Norwegii palono ogniska na rozstajnych drogach, bo to, jak wierzono, tam spotykały się czarownice oczywiście. W Rosji z figurą kupały, tak jak na greckiej wyspie Lesbos, skakano przez ogień z kamieniem na głowie, aby głowa była twarda, mądra, zdrowa, jak właśnie ten kamień. W Grecji nie skakano przez ogień parami, najpierw z okrzykiem pozostawiam za sobą moje grzechy, skakały dziewczynka, a dopiero za nimi na przykład skakali młodzieńcy. No oczywiście niemal w całej Europie wraz z obrzędem sobótkowym utrzymała się wiara w istnienie legendarnego kwiatu paproci i ten, któremu udało się zerwać, miał zapewnione szczęście i wszelkie powodzenie w życiu.